Halo, Ebrian, tu Flipiński, witam was w kolejnym odcinku serii od A do Z. Dzisiaj jest Enigma, ze mną jest Tomek. Hej. Dobra, tak więc Enigma, wreszcie idziemy do dżungli, tak więc szybko o jego skillach, tak więc jego Q. Nawalamy po prostu w jakiegoś przeciwnika i on co po prostu jakiś czas, co sekundę chyba dostaje mini stuna i mini obrażenia po prostu. Kolejny skill, Demonic Conversion, czy po prostu przemienia creepa w trzy elementy, fragmenty enigmy i po prostu możemy tym sterować i one mają swoje zdrowie, swoje obrażenia, tak więc to będzie nasz główny skill do dżungli. Midnight Pulse, czyli po prostu na jakimś tam rocznym obszarze zadajemy obrażenia co sekundę, bije 3-5%, więc spoko. No i Black Hole, czyli najważniejsze, wir, który wciąga najbliższe jednostki w środek. No, tak więc ten skill będzie nam służył do gankowania, WE będzie służyło do clearowania, a Q po prostu będziemy rzucać, żeby kolesia jakoś dopaść i zadać mu jakieś dipsy. Mamy Witch Doktora, z tego co widzę, więc bardzo, bardzo fajnie. Witch Doktor się kombi ze mną. Brakuje nam jakiegoś carry chyba i tanka. Dobra. W każdym razie zaczniemy sobie w ten magiczny oto sposób. Szkoda, że mnie na to nie stać jeszcze 25 golda, ale w sumie nie będzie aż tak bardzo potrzebne. Polecimy sobie może jakimś szalonym buildem Jungler Enigma. Nie od nich. Okej, okay, można zacząć w sumie z kurierem. W sumie ja mogę kupić kuriera, jak to nikogo. Masz kasę na kuriera? Nie masz. A. Dobra. Nie mam. To Enigma to zrobi za was. Enigma się tutaj pokaże ze swojej dobrej strony. Dobra, tak więc kupimy sobie kuriera tutaj drużynce, będziemy pomocni i weźmiemy sobie jeszcze jednego pota, co tam. No bogato. Tak, dobra, jeśli jednostka zostanie zaatakowana, efekt zostaje utracony i to jest właśnie problem tego potka. Mógłbyś poczekać z tym kurierem, to może być doktor by kupił. Dobra, luzik, miałem 100 golda, luźne. To jest taki mały minusik, ale cóż. Generalnie my nie zajmujemy się runą. My powinniśmy zrobić jeszcze takiego fajnego place'a, ale może tutaj po prostu sklepiemy jakiegoś kolesia. Dobra, bo są bijatyki fajne, więc może się tutaj pobawimy z kolegami. Chociaż ich sklepiamy. Shooting stars! O, nie pykło. No cóż, bywaj tak. Generalnie jakbym chciał zrobić takiego pro playsa, to wziąłbym sobie teraz miniona stąd. Poszedłbym do many do bazy zregenerować się. I wróciłbym tutaj. Ja jestem solo. No o takie kurde. Życie. Takie życie. Dobra. Dobra. Dobra, spróbujemy sobie zacząć tutaj, moi drodzy. Zamieniamy sobie. Aha. To zacznę wyszłować. Na tym mogę tylko, dobra. Gram Venomancerem. Dobra, i takiego miniona, który już dostaje baty. Kurde, właśnie nie tak to miało wyglądać, nie tak. Musimy go wycofać. Okej. Okay. Teraz niech drugi koleżka dostaje tankowanie. Okej, okay, już starczy. O, i widzicie, mniej więcej w ten sposób to robimy. Trochę męczące to jest, ale zaraz to ogarnę i będzie gitowa. Pamiętaj, na full HP ma być wszystko. Nie no, troszeczkę dostanę, ale powinienem póki, że sobie jakoś poradzić. Kurda! O co chodzi? Akurat mi zatrzymują, jak robię ważne rzeczy. Musisz farmić. No, jak muszę tutaj poruszać się jednostkami. To nie jest takie łatwe, ale okej. Okay. Generalnie kalpujemy. No, ale jak dostaniesz, więc. Dobra. Jakoś pykło. Zapraszam kolejnych kandydatów tutaj. Ja jeszcze żyję. Dobra. Jeszcze nie jest tak źle. Robimy go. Bierzemy Q i pijemy pota. Pijemy pota koniecznie teraz. Teraz nie możemy stankować żadnego dipsa. Dobra. Tankuj teraz innego. Dobra, i tak oto zobaczcie. Magicznie daje radę zrobić te wszystkie kripki. Zajebiaszczo. Chodźcie tutaj, koledzy, idziemy dalej. Idziemy teraz tutaj. Dobra, ja muszę się wycofać. Dobra, teraz bez różnicy, kto tutaj tankuje, po prostu, żeby to szybko zrobić. U mnie nie ma krysta. No dobra, już jestem. Dobra, bo właśnie zostaniecie w takiej dupie, jak ja jestem teraz. Dobra, odpalam pota na manę.
i lecimy dalej, clearować. Weźmiemy sobie teraz to i radzimy sobie. Dobra, teraz ty do tyłu, kurde. Dobra. Dobra, ty uciekasz. Tu uciekasz. Nie ma u mnie Nie, u mnie nie ma Spirit Breakera. Dobra, tutaj nie wyszła ucieczka Misia Yogi. A już jest. Okej, potek działa. Tankujcie moje miniony, tankujcie. O kurde, tutaj jest koleś, którego ciężko porobić. Ale może nam się uda. Dobra. Niech się ogarnie tak, głupia. Głupia. Dobra, ty cofasz. Okej, okay, teraz już jest tego tak dużo, że nie zważamy na to, co tu się dzieje. Okej, okay, kolejny potek. Boy. Ach, kochany Rusek. Boy, Dawaj. Dawaj. Co ty mam w tej dżungli? Szaleństwo. Dobra, moglibyśmy rzucić dobre Q, żeby sfarmić dwa kampy naraz. I w sumie czy jest to wykonalne? Nie, bo nie mamy za bardzo many. Okej. Okay. Dobra, stunik poszedł niestety. Tu uciekaj. No, zginę. Teraz tu uciekaj. Nie poczynię się wbijałem. Dobra, więcej kolegów potrzebujemy, więcej kolegów. Lol, ile ty ich masz? No, generalnie jak byłbym dobry, to już bym miał szósty level, ale w sumie to chyba się pozmieniało troszeczkę. No, jest kiedyś... czwarta minuta, a ty mówiłeś, że w trzeciej. Tak, ale zmieniły się, to było na starym patchu, kiedyś można było mieć szósty level, z tego co widzę. Teraz jest troszeczkę inaczej. Znaczy aż tak bardzo się zmieniło? No, inaczej się potwory respią. Ty dostajesz kasy, jak ich przemienisz, czy nie? A nie wiem, w sumie nie zwróciłem uwagi, ale to pewnie jakiś grosz, więc... Niewiele jestem w plecy. Dobra. Potrzebujemy teraz tych itemków, więc zamawiamy to czym prędzej. Top Tower is under attack. Może tam się przejdę, a może nie. Byłoby miło. Nie ma krystal. Ja muszę sobie swoje itemki wziąć. A nie, kolego. Dobra. Teraz już bez różnicy i lecimy dalej. Mamy już generalnie fajny pierścionek, który da nam regenerację i w ogóle wszystko full service. Więc idziemy z kolegami sobie poklirować tutaj dalej małe co nieco. Dobra, a ty jesteś na solotopie, ty grasz pod wardę czy tak? Okej. Okay. Nie no, gram pod truciznę. Wardy to... A mówisz, że pod wardę iść? Znaczy, no nie wiem, no jak chcesz, możesz iść. Kurwa, ja maksuję Q drugie zamiast L, ludzie, to jest straszny błąd, generalnie tak się nie robi. Ale dobra, wyskoczę tutaj Tomkowi. I skoro maksuję drugie Q, to niech będzie. To co, nieco go tutaj sklepiamy, może nawet zabijemy? Nie. Zabrakło jeszcze jednego uderzenia. Za daleko. Dobra, ale pota to już powinienem dawno pić. Dobra, nie będziemy tutaj tego robić, tylko pójdziemy sobie tutaj, gdzie są trzy spawnery obok siebie. Zjebałem, że nie mam E, to jest mój błąd. Ale dawno nie grałem Enigmą, więc wiecie. Pierwsza gra po takim czasie. Nie no, grałem troszeczkę Enigmą. Dobra. What the kurde, fuck? Co się tam dzieje? Tam jakieś szalone bijatyki, a my sobie po prostu biegamy, mamy to wszystko w tyle. O, zrobili krystal, dobrze. Dobra, do boju moja armio. Już koleżka tutaj jednak chciała mnie zaatakować, ale niestety mu nie pykło. O, mam ulta, super. Ja powinienem też mieć już ulta. Halo, gin! Co za... kurczybyk, dobra. To co, ale z maksowanym Q mamy większą potencjał na ganki. Tak więc co, Tomek, chcesz teraz dubla wbić? Jak dubla? Później. Nie ma dubla nawet na topie. What the fuck, co ten typ robi? Lecę tam. Ja mam za wolne budki. Dobra. Uwaga. Nie. Tutaj jest typerka. Może się uda mi ją porobić, chociaż nie mam. Zaprosiła mnie. Ty, nie wiem. Ty, ja zabiję ją z ulta.
Lol, nie. Ja ją zabiłem po prostu. Nie, ty, bo mój ult nie może przecież dobić, więc zapomniałem, że mój ult to jednego HP i ktoś musi dobić. Dobrze. Dobrze pykło. Nie marudzimy tutaj. Okej. Okay. Tak. Tak więc, co teraz by tutaj złożyć? Można złożyć BKB, żeby się zdaszować w sam środek, ale możemy też pójść bardziej agresywnie. A, ktoś do ciebie idzie. Uważaj. A, no to ja nie żyję. Za bardzo nie masz co zrobić. Chociaż? Nie no, dałem mu stuna. No, ale nie no, sporo jest pobity, lol. No, ale za mało wciąż. No, ale w sumie nie miałeś co zrobić. No, nie? W ogóle nie wiedziałem, że ma wizję, ale pójdź tutaj sobie za Ora, więc... No i bardzo dobrze. Koleś padł, po czym teleportował się, poleciał za mną i padł, ale zgarnął mnie. Ty, u nich ten sobie wyszedł, Tinker. Chrzanić go. Generalnie może pójdziemy sobie mniej agresywnie, myślę nad buildem cały czas. Nie, no co tam mniej agresywnie. Mniej agresywnie nie iść. Nie, tam... Co ty? To pójdę, no Radiance jest chyba najbardziej agresywny, plus Blink Dagger. Chociaż może bez Blink Daggera. Tylko jakie nie buty? Arcane Bootsy na regenerację? Chociaż mam już pierścionek. Arcane Bootsy z Mackensamem byłyby dobre. Ale czy potrzebujemy Mackensama? Czy to jest tak bardzo przedmiot kluczowy, czy może jednak Radiance? Radiance. No dobra, nie ma co tam się opieprzeć. To najbardziej agresywny build jaki się da, lecimy. Tak, co to jest? Mała dziewczynka. Dobra, już. Dobra. Kurde, ile tego tutaj jest? Ale dobra, ziomeczki już się mnożą. Już są ziomeczki na tyle wytrzymałe, że spokojnie możemy wszystko robić. Te early jest tylko takie troszeczkę męczące. To potrzebujemy też bucików. Przydałoby się też E, bo generalnie rzucacie E mniej więcej tutaj i nawala to i to. Tylko to jest takie fajne. Ej, nie chcę tego tankować, tankujcie to za mnie. What the fuck, co tam się dzieje? Na bocie się dzieją szalone akcje. Dobra, to ja sobie jeszcze zrobię jednego cleara i... Generalnie z tym Q mamy fajniejsze ganki, gorszy clear, ale fajniejsze ganki, bo mamy dodatkowy stunik i dodatkowe obrażonka, które są całkiem nie najgorsze. Więc w sumie polecimy sobie tak. Poramy tutaj. Wart pomaga? O, pomaga. Zajebiliście. Widzisz, ale on za dużo nie bije jak coś, więc... No wiem, no jak jest niezmaksowany to mało bije. Ale można pójść też... Nie, zmaksowany też za wiele nie bije, więc... No tak, ale jak jest tego dużo, to automatycznie bije. Dobra, pójdę po buciki w takim razie na manę. Ziup. Dobrze, mnie na szczęście opuścili, mogę sobie spokojnie farmić. Ej, możemy to razem spuszować, jak chcesz, patrz. No, w sumie, no chcę. Generalnie Enigma też jest świetnym pusherem. Jest to jeszcze ładna może? Dobra, idziemy koledzy, idziemy. Dobra, myślę jakby coś tam pomóc na bocie, ale za bardzo nie mam pomysłu. No to się gdzie mógłbym żonglować? To tam musi pucz być, ojejku, Crystal. No tam jest... Dawaj, tam dawaj, jest dobra. No, dlatego my weźmiemy po prostu topa, żeby nie być bezczynni. No. Mogę ci to jeszcze spuszować, okej. Okay. Dobra, starczy. Okej, okay, idę teraz w okolice mida. Jak to wyszło? Dwóch padło od nas, 13-8 dla przeciwników, no niby nie za fajnie. What? Ja mam dwa fragi i asystę. Ja mam dwa deady i dwie asysty. W sumie? Nie. Czy aż tak źle? Dobra, czy na tym bocie mogę teraz coś pomóc? Jeszcze nie, bo zbieram na najbardziej agresywny build, Radiance. Kurde, bez sensu. Sorry, to przeze mnie. Dobra, możemy zamienić tylko tego niestety, więc niech tak się stanie. Dobra, do tu. Z tymi minionami wlecimy na bota po prostu, to jest mój nowy plan. Okej, okay, jest cała pokaźna familia. Mamy ulta, więc próbujemy teraz się jakoś przyczaić na nich. Let them push, dobra, to niech oni pushną troszeczkę. Dobra, nie ma czasu tutaj na let them push, po prostu wbijamy na pełnej. Szybko i ultujemy.
Aha, dobra, gówno tutaj wyszło. Ja się jeszcze poruszyłem, bo to jest channeling generalnie. I nie mam nawet E, ale od razu wszyscy z mojego ulta uciekli, bo mnie czy mnie Vengeful Spirit... tak, Vengeful Spirit mnie wywaliła, po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. I uciekła sobie. Black Hole by God. No to nie wyszło, ale no jedna osoba, on nie kuma, że po prostu... nie jest tak łatwo. Że po prostu mnie od razu wywaliła i ja to, zanim się skapnąłem, co się dzieje, to już po prostu wszyscy uciekli i anulowałem to. No niestety. Dobra, lecę od razu na bota tutaj, bo widzę, że znowu jakaś bijatyka jest. Tinker ponownie połączył się. Dobra, lecę tam, bo wszędzie bijatyki każdy ma jakieś. A, to z ciebie rozwalają, Tomek. Dobra, to może, no, może jednak tutaj coś uratuje? O, tego klesia na przykład. On generalnie nie żyje, halo? Maxyku. Ty, jakoś mu zwieje. Dobra, weźmy sobie stąd miniony i spróbujmy może... Uciekłem mu! LOL. Ale farciarz ze mnie. Oła, co mi tak przywaliło? What the fuck? To jest tak nafidowany. O co chodzi z tym Wrath Kingiem? A, on ma armleta już całego, okej. Okay. No, ma 6-1. Generalnie rzecz biorąc. Dobra, ale padnie ale teraz. A nie ma czasem ulta? Nie, już jednego ulta mu zabiliśmy. A, dobra, dobra, dobrze. What the fuck? Czemu ja idę pod raid jest? Przykro mi, no ale niestety musisz. Ja bym poszedł sobie Radiance, Bloodstone, Scepter. Radiance, Scepter, Bloodstone. Ale no to, kurde, też brakuje mnie. Dobra, idę sobie podżunglować teraz generalnie. Nie chcę być w plecy z levelem. Aczkolwiek mam najwyższy, ale... Mógłbym mieć jeszcze wyższy, więc polecimy sobie pod coś takiego. No i Radiance'a farmimy. Z farmy teraz po prostu część do Radiance'a będzie spoko. Tą dosyć drogą niestety. Zostaw mojego kolegę. Dobra, koledzy nawet się nie chcą rozmnażać tutaj. Średniało, średniało. Dobra, jest więcej kolegów. Jak to jest? Ataki do powielenia. Aha, każdy musi 6 autoataków wyprowadzić, okej. Czyli może jakiś item na attack speed, żeby było ich jeszcze więcej. Kappa. Bez kappy. Dobra, clearujemy to, clearujemy jak najszybciej. O, wreszcie dajmy sobie punkty w E, generalnie E jest bardzo, bardzo fajne, bardzo mocne. Dobra, ty cofnij. Top się puszuje. Nie, może tam skacze. I w sumie odpuszuje, popuszuje troszeczkę z minionami. Brzmi jak plan. Ale jeszcze sobie to zrobimy z kolegami. O, zrobiłem. No i nice, no i nice. Ja będę tutaj dociskać topa, żeby się martwili. To nawet nie jest to źle. O, dostaję pieniążka. Dostaję pieniążka za użycie po prostu W. Fajnie. Tak? To dobrze. No. Okej. Okay. No, zaraliśmy znowu. Teraz jak one nic praktycznie nie tankują, to tak, można na spokojnie mnożyć moje robaczki i brać coraz większą ekipę, żeby pushować. Tutaj totalnie jestem bezpieczny na tym topie, bo wszyscy są chyba gdzie indziej. Na bocie. Więc weźmiemy jeszcze jedną falę. Dobra, już myślę, że można wracać. Ile kosztuje to? 3800? Tak. Dobra, to jeszcze 500 golda, to spróbujemy sobie sklearować tutaj, tutaj, tutaj i wyjdziemy do sklepiku. Będziemy mieli naprawdę potężny item. Na 16 minuty to całkiem nie najgorzej. Aha, dobra, goni mnie typiarka tutaj. O, idę do ciebie. Tutaj jest typiarka, tutaj jest typiarka. To jest kucz. Dobra, nie ma typiarki.
moje wardy będą pomagały. Nie gitowa. Przydałaby się mana na tym, bo... Tak... Chcesz manę? No to chodź do mnie. Dobra, już lecę. Tak. Stunę dostanę. Dostaniesz warda do pomocy. No dzięki. Dobra, hajs się już u mnie zgadza, więc polecimy sobie po pierwszą część. Już będziemy mieli mocne autoataki, ale chcemy mieć cały Radiance, bo to na Enigmie mało daje w sumie. Samym Radiance'em będzie fajniej. Okej. Już Dipsa naprawdę mamy fajnego. Można też na bocie coś pomóc, widzę, bo tutaj się nie zapowiada zbyt ciekawie. No, faktycznie. Zresztą za chwilę pójdę. No bym się gdzieś skampił. Najgorsze jest to, że przed walką trzeba najlepiej sklonować swoich tych ziomeczków, a weź to zrób tutaj. Dobra, Tinker tutaj. Ja muszę się schować raczej. Uratował mnie. Mega. Dobra, oni teraz nas nie zaengage'ują nigdy. O, jeszcze ktoś ma maseczkę. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje beze mnie? Coś coś bije. Dobra. Dobra, easy. Ej, nie wiem czy wiesz, ale zrobiłem właśnie tripla. No i bardzo dobrze, no. Gratuluję ci. Dziękuję, ale na topie dziękuję, coś dziękuję. Się dzieje. No na topie jest jakiś one guy push, ale dobra, my tutaj z ziomeczkami pushujemy. Na spokojnie możemy to docisnąć. No, ten Brave King mnie troszeczkę martwi. Wydaje się być gruby. Okej, ale to już jest nasze. On już zdążył spuszować i idzie tam z jeszcze większą ekipą, więc w sumie to mnie martwi troszeczkę. Ktoś mógłby tam tepnąć, dobrze. Jak tam, ile ziomeczki macie czasu? Mało. Masz warda. Dobra, ale mam relikta, więc na spokojnie dałem radę. Dobra, i czy już jest hajs? 5 golda, dobra. Tak, kurier jest gdzieś w drodze, więc zanim się doczekamy Radiance'a, ale teraz to ludzie, teraz to łomatko. Teraz tylko, żebyśmy byli wytrzymali w miarę w sumie. Ale nawet ładnie warduje ten Witch Doctor. Mhm. Dobra, ja 95 sekund do ulta, więc na razie bym się wstrzymał jakoś. Kurde, znowu wszyscy się zamawiają. Ej, czemu kuriera wzięło mi? What the fuck? Przecież go nie... Nie było blisko, żeby zaznaczyć go nawet. Dobra, tam jest jakaś biblioteka mała. Bez ulta jestem, nie widzę tej biotyki za bardzo. Dobra, generalnie Ema, przekozacki zasięg. Dosyć spory, zapomniałem, że są smart casty, więc myślałem, że pokażę tylko zasięg, ale... Moje wieżyczki stawią. No już coś biję. No i to. Dobra, tutaj taka bieganina, okej. Czekamy na kuriera cały czas. Na mojego ulta w sumie, 40 sekund. Z ulta raczej tak średniało tutaj. O, ale z Radiance'em to będziemy się bawić. Dobra, i wbiłem jeszcze level upa. Dzięki temu bijemy 3,75. No i Radiance. Oż w mordę, dobra, dajcie mi ich. Brakuje mi Blink Daggera. Wiecie co, chyba sobie złożę Blink Daggera teraz. Tak czy siak, chociaż może BKB. Żeby być bardziej wytrzymałym. Co oni mają? Mają Wrath Kinga i on będzie mnie... No i Spirit Breakera w sumie. Może BKB sobie złożymy teraz. Dobra, tam jest jakaś haneczka. O nie! O w mordę, co tu się dzieje? Tutaj była krystal. O, ale ją też mój ten zabijają. Trudka. Dobra, nie wiem czy zrobiliśmy czy nie. Dobra, w każdym razie ten typ tutaj nie żyje. Dobra, i puszują nam bota generalnie teraz tylko. Push, push, push. Push, push. No. Honey.
Ej, czemu moje ziomeczki muszą tankować? Nie. Strzelaj ziomeczku, strzelaj. Mój ziomeczek zniknął, ale spokojnie, są kolejne. Dobrze, ale zniszczycie wieżę, nie? Tam. Elo? Mana i spadamy. Dobra, Enigma kurde jest dobra, jak widzicie. No. Jeszcze teraz najlepsze jest to, że ma ulta, więc teraz jak pierdyknie, to o matko, to zabije wszystkich. Ojeju. Aż sam się boję, co ty zrobisz. Wszystko już się robi praktycznie samo, nawet bez moich ziemeczków, bo jest Radiance. Kurde. Chciałem ci zaraz stojąc. Właśnie już myślałem, czy mi to zabierzesz. Wcale tego nie planowałem. O! O, 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 o. No, w ogóle. Dobra, tamtego wciągnąłem. I jeszcze tutaj jest jeden koleżka, ale koleżka jest bardzo, bardzo silny, niestety. Ale dostanie od nas mini stuna. No, nie ma co tutaj zrobić z nami, tak? Double kill! Double steal chyba. Co ja tu robię? Co ja tu robię? Co to za gierka? Nic nie robię, a tak. Zabijam, no. Jak no to możliwe, nie? Co to ma znaczyć? Dobra, nie ma nic do sklirowania w dżungli. Tutaj się bot pushuje, Tinker. O, Tinker to akurat jest dobry w speed pushu. No. I to jeszcze ogarniając, bo on odpala sobie tutaj teleportuje się do bazy, restartuje się, bo on ma pod ultem restart i znowu teleportuje się, rozstawia No i tak na każdą linię może się teptać i... No. Kurde, brakuje nam to troszeczkę golda do tego. Wiecie co, pójdziemy sobie chyba w BKB. Albo w Sceptera jebać tam. Dobra, tutaj niestety wywala się Pudge, troszeczkę za daleko chyba. Jakiś dziebeńko małe. No okej, okay, niech będzie. Potem Bloodstone'a, żeby mieć HP-ków, many. Myślę, że będzie git. Kurde, nie lubię tego, że nie można tego używać, gdzie się chce. Dobra, lecimy. A, bo ważna rzecz, że niszczy generalnie też drzewa. Więc wszystko można zrobić na spokojnie. Dobra, to jakaś biatyka. Co się tutaj dzieje? Jest tam ktoś do sprzątnięcia, raczej nie bardzo. No, jest Red King. Nie no, wątpię, żebym ich sam sprzątnął tutaj. Dobra, udało się. Kurde, chciałbym cię uratować, ziomek, ale no... Nie da rady. Zdecydowanie nie da rady. A tam ktoś się... Ananas. Tomek. What the fuck, czemu się bijesz trzy osoby sam? No, mój ult dużo bije. No wiem, ale nie na tyle, żeby chyba scelować trzy osoby. No, w sumie trochę na tyle. Tutaj jeszcze Pudge lata. Mogę cię jakoś uratować? Przydałaby nam się runka regeneracji. 2/3 HP im zdjąłem. Dobra, idziemy spuszować tutaj z ziomeczkami, mały co nieco. Ciekawe, czy więcej biją twoje ziomeczki, czy twoje Radiance? Mogę ci powiedzieć, Radiance bije więcej, o 3. Ale ziomeczków mam więcej, nie? Ula. Nie zapominaj. No niby tak, no ale... Dobra, ja nie chcę tego tankować, generalnie idź sobie. Zrypiona.
Dobra, idę tam generalnie z wami zabijać. Mógłbym pospit pushować też coś, bo w sumie jestem nafidowany, więc powinienem tak... Mam tutaj dawać padać. A fajnie, że są bardy i cokolwiek widać. Mi się podoba. Chyba zgarnę topa, bo się nieźle pushuję. Pusznę go dosyć mocno. Będę miał na Sceptera i wtedy wbiję z ultem. To jest mój nowy plan. Czyli musimy dofarmić 600 golda. No, ktoś tutaj chciał tepnąć. Szkoda, że się rozmyślił, szkoda. Aha. No dobra, to tutaj ja raczej tego nie przeżyję. Chociaż... Trochę mnie tutaj chciała zaskoczyć koleżanka, ale coś jej nie pykło. Nawet nie wiem, czy nie zultowałem niepotrzebnie, ale troszeczkę się speniałem jej. Dobra, do farmy to i chodźmy do bazy po prostu. Co ta wariatka sobie myślała? What the fuck? Pokona wielką enigmę. Dobra, boję się u nich, w sumie mają mix damage, bo mają troszeczkę takiego, trochę tanka, trochę utility, trochę supportu, trochę CC, trochę bursta, wszystkiego mają. Więc nie ma jednego sposobu prostego, żeby się tutaj przed nimi jakoś uratować. Ale BKB na pewno byśmy chcieli. No i jakiś item do dashowania się w sumie. Dodaję aktualny poziom Midnight Pearls do Black Hole, czyli po prostu E dodaję do R-ki. Więc teraz po prostu bijemy chyba dwa razy ze. Ale... A. Nawet. Można zrobić takiego heksera. Bum. Dobra, lecimy z naszą wesołą ekipą. Happy friends. Okej, patrzę, co tutaj się dzieje. Coraz mniejszą mamy wizję. Dobra, chodźcie tutaj koledzy. A, kolegów już prawie nie ma. Ale w sumie ja to sam wszystko mogę przecież zapuszować. Okej, 16 level już byłem. What the fuck? To strasznie jestem nafilowany z tego, co widzę. Przeciwnicy mają po 11. Dla... Ja mam 13. Tak nieźle, Tomek. No. Dobra, nie wiem, czy jest sens gonić tego Tinkera. Kurde, jego się nie da wygonić. O, udało się tutaj za to kogoś innego złapać. Kurde, jak on uciekł? Ja tutaj na niego kampiłem. Chcę, żeby mnie przesunął. Bro. A, tutaj giną potworki. Dobra, ratujmy go. Dobra, niepotrzebnie chciałem mu pomóc w sumie. Ale przeżyję to. What the fuck? What the fuck? Jaki ona ma zasięg z tego? What the fuck? Widzieliście to? Chore. Dobra, to nie żyje. Generalnie wbiłem się tam, bo myślałem, że mam ulta, jeszcze nie miałem. A z tym ultem to bym troszeczkę przywalił, bo 150 razy 4 plus 5,25% przez 11 sekund plus radiance palący wszystkim wokół. Jezu, flipin liczy. Co to się dzieje? No to generalnie bym ich wszystkich rozdupcił, ale nie wyszło. Jak zwykle. Może Bloodstone polecimy sobie teraz w sumie z drugiej strony, bo byśmy mieli bardzo dużo stacków. O, ma jak ten sam, żeby was wszystkich skillować. No, wyborów jest bardzo dużo, jak widzicie. Blink Dagger też byłby dobry, ale w tej fazie gry nie wiem, czy chce mi się mieć Blink Daggera już.
Chociaż no to jest mega fajny item na, tak, na tą postać, ale tutaj to ludzie czasami... No jakby miał raz Bing Daggera, to bym zrobił epicki ulta, ale wszyscy uciekli. Ja myślę, że BKB teraz powinno pójść. Tylko odporność na te gówniane ich umiejętności. Nie wiem w sumie, czy to mądry pomysł. Ten Wrath King mnie troszeczkę martwi. Someone buy smoke and go rot. His health wards here. My wave advances. I'm gonna put wards now. Po angielsku mówią w ogóle, what the fuck, co się dzieje? Tak, daj, wcześniej podróż. Dobra, biorę tą niewidzialność generalnie, tyle wam mogę powiedzieć. Bo na mnie się przyda ona najbardziej. No. Ja tam pójdę do was. Aha, nie mogę włączyć tego, czy mogę? Dobra, nieważne. W każdym razie idę stąd, bo nic się nie dzieje, wszyscy by poszli. Myślałem, że można wyłączyć Radiance, żeby nie paliło wszystkich. Jak jestem niewidzialny. Co? To co może tego proszku? A, bo oni chcą iść na tego. Roshana, żeby nie było widać, że wchodzą. Dla. Bo nie mają tam warda przy tym. Hello. Ja tutaj nie będę robił przypału. Więc róbcie to sobie sami. A ja będę w okolicy. Dobra, idę w okolicy już. Safe. Dobra, i najfajniejszy koleś wziął, moim zdaniem, jemu się najbardziej przyda. Okej. Okay. No, no. Tośmy poorali. No, kill Lich King and go push. Dobra, przydałby się też topał jakoś pushnąć, ale dobra. O, tutaj widzę kolesia, to ja idę. Oż ty. O, on ucieka. Oż ty niedobry. Moje wardy znowu ci pomagają. Tak, pomagają. Najbardziej pomocny wart. Dobra, ten go pogonił. Chociaż mogłoby się to dziwnie dla niego skończyć, właśnie. Idę tam. Może by. No, też tam pójdę. Dobra. No, stracił po prostu na dzień dobry. Tego Aegisa. Troszeczkę średniawo chyba, mid jest under attack. No mógłbym to pushować tutaj, weźmy sobie... Wszystko zawardowałem. Takie... Wziąłbym sobie to i docisnąłbym. No jak, ale ten frajer będzie mnie bił. Dobra, wszyscy tu idą, pudż, wszyscy tu idą. Pudż, wszyscy tu jedzą, wszyscy tu idą. No jak ja mam go uratować? No chyba nie. Cześć, nie możemy się razem zebrać, koledzy. Halo! Co jest nie tak z wami? Weźmy sobie to, to nam da troszeczkę HP-ku przynajmniej. Jestem tak nafidowany, że nawet nie muszę nic zrobić. Ale będę, żeby dobić 25 level. I BKB jakbym już miał, w sumie to bym porał. Więc idę się farmić po prostu, no ale nie chcę. Lecę tam do ciebie, ziomuś. Ale ciężko cię uratować, jak wpadasz tak szybko, no. Kurde, próbowałem. Ach, z tymi ludźmi tak dziwnie tutaj grać, nie wiadomo co tu zrobić, żeby było dobrze. Dobra, idą Ukrainie, więc może się wycofam. Dobra,
Ona ma nawet niewidzialność, więc... Elo? Mieć manę? W sumie już z maną nie ma żadnych problemów. No, ja też już. Dobra, jest u nas pucz w bazie, jest brązowy. Witch doktorek, a. Tak, bo witch doktorek ostatnio umarł, dobra, dobra. To co? Mogę to zamienić na miniony? Nie mogę. Chciałem z minionami wyskoczyć, bo jak będziemy mieli dużo minionów, to fajniej można teamfight przeprowadzić. Weźmy sobie stąd. Gówno weźmy. Nie ma opcji. Dajcie mi. Kurde, on mnie za chwilę zabije. No on tak pukuje, no. No tak, tylko że ja mam mało HP. I mi to strasznie dużo. No ciężko wyszła. Będzie tego Tinkera przepchać, ciężko. Ja staram się wartować, żeby nas tutaj od tyłu czasem nie próbowali. Ten Tinker jest arcydenerwujący. O! Coś ona tutaj próbuje zrobić. Ale co, my ją chasujemy? Nie wiem, ale... W sumie brzmi jak plan. Czemu by tego nie zrobić? My nie pochasujemy. Nie no, ja to bym wziął towera tutaj generalnie. O, to jest dobry plan. Bo bazy to im ciężko wziąć, ale tutaj tego towerka spokojnie byśmy wzięli. Radiant structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Robot tower. Dobra, przeznaczmy gotówkę jakoś, bo chyba sporo hajsu jest za mnie. Ja staram się wszędzie wardować. Kurde, ja to bym no, przeprowadził jakiś fajowski teamfight, ale przeciwnicy to faje i się boją. Byłoby miło. A dziwisz się? Jesteśmy dofidowani w sumie. No dobra, może nie jeszcze tak, ale... Ty, lol, zabiję mnie za chwilę jeszcze. Dobra, idę tam, bo widzę, że jest jakaś gonitwa. Kurde, no i tak jak będą się wszyscy dawać wuchaczyć, to po prostu przegramy. No, tutaj widzę jakieś good place'a. Nice. Dobra. Stówka. Wszyscy u niej porozdzielani. Okej, tutaj widzę, że dociska go. Tyle dobrze. Ej, ziomeczki, co wy robicie? Co wy robicie? 6 autoataków macie wyprowadzić. Dobra, chodźcie. Chodźcie, armię kolegów. I wardów. No stary, no z taką armią to musimy wygrać. No. Nie widzę innej opcji. Zobacz, jakie ja już mam witełki. Całkiem już nieźle. No, nawet. Już powinienem coś robić. No my tak, bierzemy te towery, że łomatką. Tylko ciężko nam zengage'ować jakoś tak. Mądrze, no, bo oni mają ucieczki, mają disengage i to jest denerwujące. A nie, ktoś tam jest? No, tą suczę bym najchętniej zabił generalnie. A spróbujmy ją złapać w sumie. Aha, coś dostałem. Ale chyba ją porobimy. Ale ją klepię, no. Elo, zautoatakowałem ją. Ja najwięcej zrobiłem. Ja ją zautoatakowałem tylko. Top. Czy ten top jest teraz taki ważny? Kurde, nie mam minionów z mida, żeby puszowały. Fuck! No, jest... ja idę po nie. Dobra, ale przynajmniej jest hajsik.
Jak ja to kupiłem, to ja nie wiem, ale dobra. Sfarmimy sobie o nich dżunglę, bo mamy totalną kontrolę. Halo. No, nie dość, że warto. A, bo nie mam jeszcze, dobra. To niech się to wszystko spali. Blaze it. Dobra, dwa i moje przedmioty. Need them so much. Są tu wszyscy. Mogę już bez, w sumie bez, bez BKB spróbować. A z BKB to bym się czuł tak świetnie. Mógłby ten kurier przylecieć. Tak, tak, tak. Ale dobra, mamy healka fajnego. Lech. Nie, generalnie tak na przyszłość polecam bardziej Blink Daggera. Chociaż, kurde, myślałem, że się aż tak bardzo nie sfiduje i będzie taka dobra gierka. Myślałem, że pójdę tylko w deep side. Ty, ten żółty. Może zabijemy żółtego? Możemy spróbować. A kto to jest żółty? Dobra, już ktoś tam wsadził. Żółty już jest martwy, stary. Dobra, to ja pójdę sobie tutaj jeszcze do Secret Shopa po point boosterka i idę z wami pushować. Point boosterek, point boosterek, dziękuję. Lecimy. Enigma nadciąga. Jesteś tam sam, Tomek? No, nie zdążyłem to użyć Shadow Blade'a. Lipa. Zerkowałem, ale... No lipa, lipa. Z R-ką ten. Ale na midzie są jeszcze nasi, tak więc ja tam idę. Może tam ich coś tutaj wyratować trzeba będzie? Nie. Ciężko to jakoś się zebrać do kupy i to skończyć. No. Dobra. Co on mówi? Sens? W ogóle nie rozumiem, typie. Też teraz nie wiem. Ale... trochę dziwnie z tą gierą. Niby tam na cirku sobie ich orany, ale... No, ale oni mają cały czas mega nafidowanego Wrath Kinga. Znaczy mega, no strasznie denerwujący koleś. Okej. Tylko jego to nie chcę w tej grze. Tylko nie, może to, że też łażę i ciągle stają wardy. No, to jest spirit. Idę na mida, niech ten typ split pushuje sobie tutaj. Spokoju. Uwaga, no kogoś przychodzi. Chyba trochę rek. No i oni potrafią się wbić. Troszkę. No, no ale oni też mają czterech typa wbite ze Spirit Breakerem. No... Dobra. My? Tak naprawdę nie mamy za bardzo. No bo ich trzeba zdejmować generalnie troszeczkę. Ja ze swoim BKB mogłem już teraz to zrobić, ale... dobra, to wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem jest po prostu przeczekanie. Aż stanie pudge i z pudge'em po prostu to skończmy. Ja będę spamował na czacie. Jeszcze żyjesz? Na topie jest free frag, czy mi się wydaje? Tinker nie jest ani trochę free fragiem. No on się może w każdej chwili te pędzi. Dobra, ale już wszyscy żyją powoli i jest ping na Roshana, chodźmy tam. Chociaż, lol. Dobra, lecę, lecę, lecę. Wy to możecie zrobić sami, ja tutaj będę generalnie osłaniać was przed cykami jakimiś. W sensie, przed wbitą przeciwników, to wtedy ja wchodzę, erkuję i wszyscy umierają. Taki jest plan genialny. Ale okej, chyba się nie zanosi na coś takiego.
Take somebody. Nie wiem, kto to ma wziąć w sumie. Ale tam ludzi doktorek najbardziej wieźnie. Ja nie mam miejsca. Kurde. No. Rek ma Witch Doctorek przynajmniej, będzie sobie żył. Dobra, live long. Lecimy pushować po prostu. Narysuję wam na mapie. O, tutaj idziemy. O, tutaj, o, tutaj. No i jeden poszedł tam, drugi poszedł tam. No jak tu się zaraz we mnie wbiją, to nie będę wam wdzięczny, koledzy. Don't go alone. No ale dlaczego różowy tam poszedł? Dlaczego Pucz poszedł clearować kampy? Ja się pytam, jaki to ma sens? Bot się nam pushuje teraz w międzyczasie. No jak ktoś tam tepnie. Juhu! Dobra. Teraz ja pójdę do sklepu w międzyczasie, skoro tu się nic nie dzieje, nie ma z nami żółtego. Chociaż wy tam za bardzo podchodzicie. Ale denerwują. Kurde. Nie mogę tego kupić po prostu. Dobra, mam fajnego boosterka teraz. Ojo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 j
What the fuck, on idzie pod bursta? Co oni mają za itemy? Chorzy ludzie. Dobra, fajnie jakby się we mnie teraz nie wbili. Bo w kogoś innego. Nie zdążyłem nawet zerkować. Kurwa, nie nacisnąłem BKB. Nacisnąłem jakoś 1-2, what the fuck. Mój błąd. Dobra, zabiłem ją. Ale... No, ale oni nas porobili. Tłukli nas jak najgorsze nuby. No, tylko oni... No, najgorsze, że oni mają dobrą wbitę, no. No, bijemy niby. Nie no, wysypaliśmy nie się. Nie mają jakiejś przewagi. Totalnie, wysypaliśmy się. Pulch skończył u nich w bazie generalnie, bo oni mają właśnie... Taki team, że czekają na moment. No, Vengeful go wzięła do bazy, stunowali go i elo. No, to mnie ten pulch. Ja miałem BKB, kurde, nie odpaliłem. No może teraz go zabiję. A ten Wrath King jest naprawdę bardzo agresywny, on ma rapier, co? I ma ult. No i ma ult. Już. Yellow. Dobra. Widzę, że trzeba zdefić tutaj, bo... Tinkerek się wkręcił. Tinkerek ma 22 level, bo on przez całą grę po prostu wszystko odpuszowuje. Już naprawdę nieźle przyfarmił. Ja tak 1v1 to w sumie poza jego takim podstawowym burstem. No nie, no on jakoś tak... Nie bije. Powinienem go przeżyć. Ja to w sumie jeszcze mogę nawet troszeczkę tych itemów złożyć. 51 minut to ma już, what the fuck. No to trzeba kończyć no, tą fiestę. Poprzednia gra trwała też godzinę, więc... Jeszcze u nich krystal nie ma. Mhm. No właśnie teraz... Tak czy siak nas zabijają. Teraz jest ten moment, gdzie brak krystal... Naprawdę ich boli.
Dobra, poczekamy nie, na Bloodstone ja, i jakoś Bilgit. Tego nie odczuwam, żeby ich to bolało. No, ta Crystal była nie najgorsza, nawet powiem szczerze. Dobra, już troszeczkę dużo itemów, ale mam nadzieję, że to wszystko ogarnę i będzie gitowo. Tak więc chodźmy. Wszyscy są na mapie, ten tu, ten tam, okej. Okay. Tinker wszystko odpuszowuje po prostu ze swojego clearowania. Z chyba jego E. No też. Dobra, ale tutaj nikogo nie ma. Z naszych. To są moje. Ty masz niewidzialność, ja nie mam, więc ja się trochę boję. O, no dobra. Coś w tym jest. No panowie, ja już mam tak dawno full bleedzika. Ja już bym tak bardzo chciał to kończyć. No, nie tylko ty. Chciałbyś. Fajnie, jakbyśmy mieli kogoś. Jakiegoś carry z wysysaniem many, to by nam zrobiło gierkę. Jakiś Ricky, jakaś Miranda. O, no. To było przepiskie generalnie. Teraz tak wpadłem na ten pomysł. Anti-mage, kurde, ten anti-mage to by zrobił nam tygierkę teraz. Tak to już żopa. Nie wiem, czy bym teraz... Teraz Hota chyba pójdę, żeby mieć hapeki, chociaż Hota, bez sensu. A na pewno buty muszę... Kurde. Na pewno buty muszę zabraidować. Dobra, błękitny idziesz? Ty z błękitnym Tomek oczywiście. No idę. Tylko musiałem coś kupić, no. No nie gadaj, że on też ma Lotara. Dobra, potrzebujemy tutaj powardować generalnie, ty też warduj. No robię, jakoś ich złapać tutaj mądrze byłoby spoko. Tam nie ma Tinkera. Boję się przerzutki natomiast. Ale dobra, odpalam jedynkę i będzie git. Ten jego połk to mi nic nie robi. On ma już następny, nie? To się pushuje. Tam ktoś jest? A nie można tam barda postawić? Można, tylko oni to niszczą. Na przykład. Dobra, ja tutaj one man pushing. Wszyscy z loterami uciekają. What the fuck? Modlują. Dobra, weźmy sobie tego miniona. What the fuck, co tu się dzieje? Dobra, musisz nas killować, ziemek. Kurz musi kogoś złapać, ale to się jeszcze nie udało. Dobra, ja to mogę zgarniać, to nie bije. Top. No właśnie, teraz top, o ja cię kręcę. Tak to będzie wyglądało. No. Clown, fiesta. Dobra, ja tam się wbijam generalnie na pełny. Musimy to teraz puszować, ziomeczki. Bijcie to. Zajebiście. What the fuck? Zburstowali mnie od razu. Nawet nie zdążyłem BKB odpalić. Bij tam kappa. U mnie Crystal Maiden chyba normalnie działa, mam takie wrażenie. Nie wiem. Że sobie stoi na... grają awkiem po prostu. I lotarek, i ucieczka.
No, ale nie było z nami tego, więc... Ale chociaż spuszowaliśmy, więc to i no tak... No ta. Teraz po prostu nam... im wejdziemy, nie? A oni nam co? Nic, naprawdę. Są tylko we dwóch, Tinker i ten Bright King. Dobra, sprzedaj mi to i potrzebuję pancerza. Lecimy sobie tak. Potrzebuję pancerza, kupuję jakieś gówno. Lol. Nie wiem, potrzebuję po prostu całego blade maila. Żeby mieć totalnie w dupie. Jak widzę, że już po prostu są niedaleko, to odpalam się i goni ich. Mój nowy plan. Myślisz, że kogoś tam znajdziemy? Nie. No to jest możliwe, że oni się tutaj skampią w sumie. Ale tak nie jest w tym przypadeczku, więc cóż. Płoń. Konie. Dobra, w sumie to cały pancerzek mógłbym dofarmić już. To sprzedaj, bo ja nawet nie mam miejsca na wardę. Okej, okay. Full build, idę do was. Leci do mnie kurier. Odpalam się, naciskam pancerz, naciskam odporność na magię. I bierzcie się za mnie. O, tam widzę, że kogoś łapiemy. To może być nie najgorsze. Ale na lotarze by ucieka. Nice. Zajebiście zultował. Kończymy to. Dobra, teraz już mam naprawdę za dużo itemów. Nie żebym to kiedykolwiek ogarnął. No, też mam dużo i nie mam miejsca na kolejne. Dobra, 1-4 EQRW, spoko, dam radę. Puszujemy. Lol, jak mi to bije, widzisz to? Twardym musisz być. Dobra, to jest koniec. Silence! Kurwa, dostałem silence'a! Nie udało mi się. Ale okej, okay, zabiłem sobie Vengeful Spirit. Tam egzultował, no nie wiadomo czy to koniec, bo w sumie tutaj jest sam Faceless, a Faceless nie może nikogo u nas solować, what the fuck. Zabij po prostu, Faceless, zabij. Venom, first kill. What the fuck, czemu mnie fokusują tak bardzo, no? No w sumie jakbym ich zultował wszystkich, to by zdechli, ale... Ale nieładnie z ich strony, nieładnie. Dobra, ale wstajemy ludziska. Ja sprzedaję buty. Muszę mieć itemek, a... Ja w sumie mogę ulepszyć jeszcze buty, właśnie zapomniałem o tym. Sobie ulepszymy je, jak będzie hajs jeszcze. No, nie zadziałał mój genialny plan, odporność na magię, pancerz i itp. Ale dobra, teraz można puszczać cokolwiek innego i już kończymy to, więc... Luzik, 60 minutek, szybka gierka, ludzie. Szybka? To jeszcze nie jest skończone. Raz, dwa, trzy. Dobra. Ja już naprawdę bym chciał to skończyć. Okej, okay, wy to sobie zrobicie we trójkę nawet. Więc ja po prostu zajmę się puszowaniem, baitowaniem tutaj na bocie. Co on pierdoli? Mam nadzieję, że nie do mnie. No place, aha. No mnie to jest też no place. No ja nawet nie mam butów. Nie, chodź tutaj.
Dobra, Purge wziął Aegisa, pięknie. Sereczek jeszcze jest, dobra. Nie, to teraz już naprawdę to kończymy, bo ile można, panowie, ile można. Dajcie mi minionę tylko i lecimy. I buy top lane, you push, boss. O, idzie go speedpushować, genialny pomysł. Dobra, to zobaczymy, co z tego będzie. Czy wszyscy się wywalimy? Już słyszę ding daggery i strzały. No dobra, no. Zbyt długo to im się tutaj nie uda. What the fuck, Tomek? The fuck. O! Chyba mnie uratował. Chyba tak. Ty. Ktoś ma... Na pierw dziękuję. O w mordę, co tam się dzieje? Dobra. What the fuck, udało mi się przeprowadzić teamfight, nawet bez BKB. Nie było kiedy chyba użyć. Ja puszuję. Nie zultujesz. Dobra, czy wszyscy już zdechli? Czy jest tu ktoś jeszcze? Jeszcze Tinker. Jeszcze jest Tinker, jeszcze jest ten typ z full HP. A Tomek tam puszuje. Puszuj Tomek, puszuj. Puszuj Tomera, nie bij ich. Co nie bij ich? No zobacz. No je, dobra. Dobra. Chociaż to teraz pozostaje nam tylko to skończyć. No, tylko że oni z Tinkerem, oni mogą nas skończyć. Nie no, ja mam hajs na odrodzenie. Ej, chyba się nawet odrodzę, bo widzę, że to groźnie wygląda. Ja w sumie też bym mógł. No dobra, nie. Ja mam za 859, nie. Ten tu zultował, what the fuck, ziomek. Ty jeszcze rośnie. What the fuck? Powinno waleć. Czas na urodzenie. Ale spuszowałem. Przydałem się. Nie, MVP, MVP. No. Tutaj ktoś uciekł, tu jest, halo. Zdaszujesz się, dogonisz, fioletowy. Rough King, no proszę cię, typie. Ojejku. No, Rough King to jest strasznie denerwujący. To ten typ rzuca się na miniony z dżungli zamiast na Rough Kinga. Chociaż Rough King też ma Blink Daggera. Dobra, to nieważne, tak czy się jakbyśmy go nie dogonili. Mógłbym jeszcze w sumie Bloodstone odpalić, jak się zdechłem, ale kurde, no za dużo to jest dla mnie. Zdecydowanie za dużo. Ja się tutaj kleję, wszystkich was pozabijam. Ale dobra, teraz to i oni nie mają odrodzeń chyba. Bo nie wiem, czy nie zużył. Na bank zużył Tinker odrodzenie. Ten Tinker ma tylko 7416, a tak naprawdę to on robi gierkę. No. No i Wrath King jest jakiś taki z dupy mocny. To puszowanie im też robi trochę gierkę. Nie możemy my ich tam. No tak, tak. Docisnąć. Tak. Co, ja mam się cofnąć? Mam to puszować dalej? Bo nie wiem, co wy chcecie. To bym chciał na przykład skończyć, koledzy. Wszyscy są tam, no moglibyśmy naprawdę to docisnąć, ziomy. Naprawdę, ale dobra, dociśniemy sobie to. 25 level. Pucz tutaj jest na niewidzce. Dobra. Nic nie mogłem zrobić, bo oczywiście dostaję mega bursta i... Przerzucenie burst elo. Czemu nie możemy razem? Tomek, czemu ty puszujesz tamto? No ja byłem tutaj z tym, z Faithlessem. Dobra, uciekaj teraz. Co ty tam? Ejku, ten ziomek. Z tym ultem. Ojejku, tylko Pudża zblokował. Ojejku, co za klampiesta teraz się wydarzyła. Dobra, puszujemy to. Dobra. O, Faceless jest mądry, bo ma Diffusion Blade, który wołuje manę i przynajmniej
Też mam. No, to bardzo dobrze. No teraz sprzedałem buty. To dobry wybór. Puszują na mida troszeczkę. Ale no ja im puszuję bota. Wy się obronicie. Ta, na luźnie, puszy. Tylko mogłem zaraz za siebie przyjść, teoretycznie. Już jest na górze. Błagam, zmutuj się. Dobra. Musiałem na chwilę przemienić, bo ktoś tam się władował. Ale w każdym razie... No, trochę próbowałem poszalać, ale przyszedł Red King. 70 Ty. Minut, czy to się kiedyś skończy? Nie no, ja chcę mieć full builda. Czy ja co też mówisz? Nie mam, ja mogę jeszcze butu ulepszyć cały czas. Ty, sobie wyobraź sobie, gdyby oni mieli Crystal Maiden. Nie, niekoniecznie. Znaczy byłaby wyrównana gra, ale jakaś strona by się prędzej czy później pomyliła i niekoniecznie my. Mówisz? No. To bardzo często się tak zdarza. Dobra, płońcie, kurczę, płońcie. Przyjaźń. Kupię sobie Maken Sama. Widzę, że jesteś w bazie, a mnie tam jeszcze nie ma. Push bot. Usłuchajcie. No to się w was wbijają. Był Tomek, nie ma. Nie zdążyłem się niewidzialny zrobić. No mnie też tak zabijają zazwyczaj. Ale dobra, ja mam tutaj mój może nowy genialny pomysł? Nie, nie mam jednak go. Moje wardy, puszujcie. Ja się tutaj tylko schowam. Dobra, nie wiem, czy w sumie powinienem tutaj być jednak. 70 minut. Tak ja tam z kolegami. Śmiertny, przegramy. Bo zrobimy coś głupiego. Ja pierdolę. No. Muszę teraz. Zajebisty counterplay, generalnie... A, bum, nie żyjesz! W ogóle... Co? Sekundę generalnie rozwalają. Coś mi się wydaje, że oni mogą teraz puszować. Trzymaj się, Witch Doktorku, trzymaj. Szyta. Nie, ona ulta. Nie! Nie! Nie, żadne opuszczowanie. No i oni nabiorą teraz wszystkie baraki generalnie. O, dobra, ten się odpalił. Ale... Vengefula bij, typie, ojejku! Ojejku, jakie błędy. Ja już nie mam takiego base damage'a, żeby poskładać sobie Spirit Breakera i wszystkich. Biegnij Tomek, biegnij tam. No co, tylko nie widziałem. Wzięli nam prawie całą bazę, fajnie. Wszyscy uciekli. Aha, okej. To było coś. No chyba nie. Zlutowałeś aż na niego? Tak, bo mnie zdenerwował już. Odpaliłem BKB. Myślałem, że tu znowu wyskoczy na mnie z 10 typa, dlatego odpaliłem nawet BKB. I kombo, które cały czas chcę zrobić, no.
Ja nie wiem, ile ich tu jest, bo nagle wyskakuje na mnie jeden typ, nagle czterech się pojawia. Generalnie Tinker idzie w full burst, a w sumie też mogłem pójść, bo jak będziecie lepszeć Dagona na mnie nieskończoność, to on bije chory damage. Co to ma być za mecz? Dobra, pozostaje bronić bota. Ja sam tego nie zrobię. Ale za powoli. Nie, zabijam cię. No nic nie mogę zrobić. Nic, silence, stun, wszystko. Witch Doctor tego nie obroni. Jest jeszcze faceless, to jeszcze. Ani widzę niewidzialny. Ten nie może się ruszać. Lutują go. To było straszne. Niech ten pucz to spuszuje. Nie pucz, Bagdor! No, mówię ci! Ale to jest Tinker. Ale dobra, przynajmniej się zajęli nami. What the fuck, co to za gierka? Ona się jeszcze nie skończyła. Dawaj Tomek, play of the game! Dawaj, ich tam Tomek, pluj w nią! W nią! No nie mogę! Nie mogłem w nią pluć. Bo mnie... coś mi zrobili, że nie mogłem bić. No i koniec moi kochani! Najdłuższej gry, po której... nie chce mi się już grać już do te bardzo dobrze się bawiliśmy. Ale chyba... zrobimy sobie jakąś nową serię, mniej denerwującą. Co wy na to? Czekam na wasze pomysły w komentarzach. Do zobaczenia w następnym razie. Hej. I tak.